Generalnie rzecz biorąc, tak jak i każdego roku, tak i w tym wyjątkowym roku, niestety owianym pandemią, mieliśmy okazję organizować dwa konkursy związane z patronem naszej szkoły, generałem Nikodemem Sulikiem. Jest to konkurs historyczny. Generał Nikodem Sulik i czyn zbrojny w trakcie II wojny światowej oraz konkurs plastyczny poświęcony generałowi Nikodemowi Sulikowi jako harcerzowi, ponieważ tego typu tematyka została wskazana jako taki wiodący temat. Generalnie konkurs plastyczny co roku ma nieco inny temat, stąd też po to, żeby też nie zabrakło wyobraźni dla samych uczestników. W tym roku generał Nikodem jako harcerz, tak, został wskazany jako wychowawca młodzieży. To także pewne przesłanie, a jednocześnie wyzwanie dla samych uczestników. Myślę, że zarówno w jednym, jak i w drugim konkursie niewątpliwie sprostali oni wymaganiom, stąd też dzisiaj mieliśmy okazję podsumowywać te konkursy, no i jednocześnie pokazywać, jak cenne prace powstały w ramach tych konkursów. Trzy szkoły wzięły udział w tym konkursie, dlatego że naprawdę trudny czas. Wzięły udział szkoły tylko ponadpodstawowe. Sokółki to jest Technikum Rolnicze, Liceum Ogólnokształcące imieniem Mikołaja Kopernika oraz Liceum Ogólnokształcące tutaj w naszym zespole szkół imieniem generała Nikodema Sulika. Jak zwykle w komisji, która ocenia pracę, co jest na pewno ważne dla uczestników, to powiem, że są osoby profesjonalne po szkołach plastycznych. To jest zawsze pani Basia Grabińska z Domu Kultury naszego, Dąbrowskiego, pani Agata Orpi, która jest nauczycielką plastyki w naszej szkole podstawowej oraz w tym roku z ramienia, ponieważ też organizatorem był Związek Harcerstwa Polskiego Kupiec Sokółka, to z ramienia kupca Sokółka była Urszula Kojtał, która też jest po szkole plastycznej. Także naprawdę profesjonalna komisja. I w tym roku też cieszę się, że było bardzo dużo nagród, że prawie wszyscy zostali wyróżnieni nagrodzeni. To były prace, to były prezentacje, to był też komiks. Nikodem Sulik, nasz patron, chodzi oczywiście o to, że jest patronem zespołu szkół Dąbrowy Jurostockiej. Generał Nikodem Sulik, nasz patron, czy także twój, uzasadni swoje zdanie, odwołując się do odpowiednich aspektów i okresów życia tej postaci. Moją intencją było to, czy da się w biografii tego człowieka znaleźć postawy, zachowania, wydarzenia, które można by było dzisiaj, teraz uznać za ważne, wartościowe i aktualne. I to się udało. Także przede wszystkim chciałbym podziękować za to, że Wam się chciało, za to, że poświęciliście swój czas, za to, że mieliście chęci i za to, że tu jesteście i za to, co zrobiliście, napisaliście, narysowaliście w ogóle też komisji. Generalnie rzecz biorąc, ponieważ jest to szósta edycja konkursu plastycznego, to udało się zgromadzić naprawdę już dość pokaźne źródło materiałów, które uczestnicy przekazują następnie szkole i można by powiedzieć, że niektóre z nich to są naprawdę wielkie dzieła sztuki. Jeśli idzie o 19. edycję konkursu historycznego, to można by rzec, że myślenie czy pamięć dotycząca generała Nikodema Sulika jest bardzo znaczącym elementem, który należy budować. Młodzież dzisiaj nie ma aż tak wiele autorytetów, stąd też należy ich poszukiwać. Także wśród osób, które zasłynęły swoją odwagą, męstwem, bohaterstwem, miłością do ojczyzny. I wskazując te wzorce, warto mówić o tym, że to jest właśnie ten kierunek, który należy przyjąć. Stąd też wydaje mi się, że konkursy spełniają swoje założenia, swoje cele, realizują. No wypada tylko życzyć sobie, ażeby odbywały się w jak największej ilości uczestników, ażeby rozwijała się idea generała Nikodema Sulika jako patrona naszej szkoły, a także bohatera lokalnego środowiska, ponieważ to też jest w tym bardzo wyjątkowe, że rzeczywiście bardzo łatwo wskazać osobę, która swoją postawą dała środowisku lokalnemu także tak wiele.